Droga była pusta. Określając ją w ten sposób, chcę powiedzieć, że nie było na niej człowieka, ani zwierzęcia, ani też przedmiotu. Szedłem tą drogą, ja jestem człowiekiem, ale rozglądając się nie zauważyłem nikogo. Tak było jednak do pewnego czasu, aż w jakiejś chwili pojawił się ktoś, kto szedł mi naprzeciw. Trochę wyższy ode mnie, o wiele szerszy w ramionach, nosił kapelusz, kiedy ja nie noszę kapeluszy nigdy. Przybrałem odpowiedni wyraz twarzy, aby wydać się energicznym i pięknym. Myślałem, że wszystko odbędzie się jak zazwyczaj. Ja wstrzymam na chwilę oddech, aby powietrze roztrącone nieznajomym i otaczającego nie przeniknęło mi do płuc. I miniemy się. Ale on zagrodził mi drogę i powiedział Proszę zatrzymać! I to dokładnie o siódmej! Przyjdzie pan do mnie posprzątać mieszkanie. Byłem tak zdziwiony, że zapytałem tylko Ja? Owszem, pan! A co to ma znaczyć? Odnalazłem wreszcie właściwy sposób odpowiedzi na zaczepki. Co pan sobie wyobraża? Proszę mnie przepuścić! Ale niech pan się nie unosi. Proszę posłuchać. Na miejscu jest bieżąca woda i ściereczki. A pan naprawdę uważa, że ja? Praca może wydawać się ciężka. Owszem, nie przeczę, ale jest odkurzacz. Jaki odkurzacz? Doskonały odkurzacz. Operowali nim to prawdziwa przyjemność. Zresztą można też trzepać na dole, na podwórku. A jakie piętro? Pewnie szóste. A nie, bo czwarte. I jest winda. Sam pan widzi, jakie warunki. Ale z jakiej racji mam panu sprzątać mieszkanie? No bo jest brudne i przydałoby się trochę odświeżyć. Dam panu fartuch. Zresztą, proszę nie robić niepotrzebnych uwag. A co to ma znaczyć właściwie? No przecież nie będzie pan sprzątał bez fartucha. Zresztą, jak pan chce? Nie, nie, koniecznie fartuch, ale jak pan śmie. W komórce obok Łazienki znajdzie pan miotełki. Światło należy zapalić przed pokoju, no bo w komórce spaliła się żarówka. No, nie, no, doprawdy niesłychane. No, przydałoby chociaż jakieś szmaty filcowe. Za kogo pan je właściwie ma, co? No, fff, szmat nie ma, są tylko pantofle na wojłoku. Znajdzie je pan również w komórce. Tylko proszę nie zużyć mi za dużo pasty do podłogi, bo wszystkiego wychodzi tyle, że nadążyć nie można. A pan myśli, że tak można zbyć byle czym? I jak się robi, to trzeba tyle, ile trzeba. Nie da się oszukać. A jak pan myśli? Proszę nie dyskutować. Pastować lekko, poczekać, aż przeschnie. Od sąsiadów pożyczy pan froterki. A to nie ma pan własnej froterki? Sprawić nie można było? To nie należy do pana. Do sąsiadów trzeba zadzwonić przed ósmą, bo później wszyscy wychodzą. Powiedzieć, że do mnie. A, i na się w kuchni leży Emmentaler. Proszę sobie wziąć kawałek, tylko nie wszystko. Zlew szepchać, geranium podlać, linoleum zwinąć, obcych nie wpuszczać. A ciepła woda? W zimnej nie będę mył. Mam reumatyzm. No Proszę nie pleść głupstw. No, przecież wodę można podrzeć w piecyku gazowym. Wystarczy przekręcić odpowiedni kurek. A to jest gaz? No proszę nie zadawać nieinteligentnych pytań. Oczywiście, że jest. Hej, ja się boję, może się otruć. Głupstwa. Brudne serwety złoży pan w jednym miejscu. Szafę odsunąć. Materacę przetrzepać. Firanki zdjąć. Klamki proszkiem. ścian nie pochlapać. Okna szorować mocno, na sucho, bo sprawdzę. Radio wyłączyć, nie słuchać. No, rozprasza. No i to by było na tyle. Do widzenia. I odszedł krokiem sportowca, nie oglądając się. Długo patrzyłem za nim, nim zniknął. Kipiała we mnie urażona duma, krzyczała zraniona godność osobista. Aż w jakimś momencie poczułem się głupio. Bezpronny, bezradny, przecież nie zostawił mi adresu.